Hej, zawsze pan zaraz się w kolejnym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire. No i tak, ostatecznie grałem właśnie tutaj w Passive Dog City. Nie, Passive Dog Town, co ja mówię. Bo to jest maleńka mieścina. No i tak, w dzisiejszym odcinku dalej będziemy kontynuowali poszukiwania legendarnych Pokémonów. No i w sumie wróć do Centrum Pokémon, gdyż właśnie teraz będziemy szukali pewnego innego Pokémona legendarnego, który ekskluzywny jest na wersji Sinnoh. W sumie tak. No i do jego złapania w naszej drużynie będzie nam potrzebne. Będą w zasadzie nam potrzebne aż 3 Pokémony, a mowa właśnie o Uxim, Mespiricie oraz Azelfie. Tak jest, aby móc złapać tego Pokémona, będę musiał mieć wszystkie 3 w drużynie. Tak więc tak, i plus coś, co pomoże mi w jego łapaniu, czyli dokładniej co? Myślę, że może być to Altaria plus Swampert. Myślę, że zdaje, że to chyba takie będzie racjonalne rozwiązanie. Plus może do tego jest Charmeldo, ponieważ ma Full Swipe. Dobra, a pozostałe poksy ładnie odstawimy do boksów, a z kolei wezmę właśnie Azelfa, Mispirita i Uxigo. Okej, tak więc tak, teraz kiedy właśnie mamy te 3 poksy, może na początek polecimy sobie do Dewford, gdzie tam zapiszemy grę i stamtąd będzie nam najbliżej do właśnie miejsca, do chmury pewnej, w której tego Pokémona znajdziemy. Także tak, grę musimy zapisać przed w ogóle wylotem. Tak więc zapisujemy. No i teraz tak, torba, przedmioty kluczowe i nasz Eon Flat. Tak więc wzywamy Latias. Mega ewolucja w powietrzu. I leci! No i tak jak wspomniałem, teraz tutaj gdzieś pojawia się coś dziwnego. Jakaś dziwna szczelina w niebie, która otaczona jest jakąś taką ciszą, czy czymś dziwnym. W każdym razie, czy chcemy wejść do środka? Tak! I kiedy wrócimy do środka, słyszymy tą epicką muzyczkę. I pojawia się Dioga! Dokładnie, jest to legendarny Pokémon z regionu Sinnoh, o którym to właśnie wspomniałem. Jest to Pokémon ekskluzywny dla wersji Diamond, chociaż był też do zapania w wersji Platinum. No i właśnie Dialgę można złapać tylko w Pokémon Alpha Sapphire, a z kolei w Omega Ruby można złapać Palkię. Tak więc na początek może spróbuję tego Pokémona uśpić. Nie udało się, Iron Tail w moją stronę. Palkia jest dość niebezpieczny z tego względu, że jest to Pokémon, jakby nie było, smoczo-stalowy i zna też smocze ataki, których jak na razie nie używa, co mnie cieszy, ale z czasem może ich użyć. Dobra, znam już 3 ataki Palki. Znaczy Dialgi, co ja mówię. Uśpi rzeszto, no w końcu się udało. Okej. Okay. Tak, ja mam tylko 3 Pokémony do walki, co przynajmniej nie jest dobre. Okej. Okay. Dobra, musiałem coś poprawić. Ej, już jest okej. Okay. Dobra, więc z naszej strony ci Moonblast. Jako, że to jest Pokémon smoczy, to ten atak będzie jako tako działać na Dialdze. Przynajmniej tak myślałem, że będzie działać. Dobra, zetknę tylko na moje poksy. Co ja tu jeszcze mam? Mam tu Swamperta, który w sumie też nie jest najgorszym wyborem tutaj do walki. Ponieważ to jest to Pokémon ziemny, więc ataki na stalowym Pokémonie będą dosyć efektywne. I poza tym Swampert też jest bardzo odporny. Dobra, mam Earthquake, tylko żeby to za mocne nie było z kolei. Dobra, chyba będziemy używali Mega Ewolucji i delikatnie z Surfem osłabimy Dialgę, tak więc chyba po raz pierwszy mam okazję użyć Mega Ewolucji. Czas użyć Mega Swamperta, który jest sprowadzony z Pokémon Emerald. Zobaczymy, jak sprawdzi się w Alpha Sapphire. Dobra, Surf oczywiście nieefektywny. Dobra, Dialga się budzi, Flash Cannon, to będzie też na nas nieefektywne. Dobra, mam nadzieję, że tylko, że jeszcze mam Pokébole, bo zapomniałem tego sprawdzić. Jak to ja? Dobra, tak więc kolejny raz Surf i Roll of Time. To jest właśnie atak smoczy ekskluzywny dla Dialgi. Jest on mega mocny, ale w kolejnej turze przez to Pokémon nie będzie mógł nam nic zrobić, więc mogę sobie śmiało wymienić i wysłać właśnie Altarkę. A więc leć Altaria. No i w sumie z chęcią użyłbym ataku Dragon Breath, żeby sparaliżować Dialgę, ale
Z jakim skutkiem by to wyszło, to ja nie wiem. Dobra, tak więc pokebole i mamy 14 ultraboli, mam nadzieję, że to wystarczy. Tak więc leci pierwszy ultrasek. Ech! I słab, fajnie było jakbym złapał za pierwszym razem tego boksa. Naprawdę, ale to oczywiście cuda się zdarzają, ale nie warto na nie liczyć, jak to powiadają. Dobra, tak więc czas na kolejnego ultrabola. Też nie głupio było zmienić boksa, no ale cóż. Rod of Time ma 5 pp. Więc nie ma takiej tragedii. Dobra, 2, 3 i... Siedzi! Wow! Drugi ultrabol! Tak jest, dobra. Więc udało się złapać Palkię! Znaczy, Palkię, co jest to Palkią? Diolkę! Diolkę! Tak jest, kolejny nowy Pokémon jest nasz! Tak więc legenda z Sinnoh jest nasza, także jest to Temporal Pokémon, czyli Pokémon taki... tymczasowy. W każdym razie jest to Pokémon czasowy może, o! W każdym razie ma moc do kontrolowania... moc kontroli nad czasem może, o! Pojawiał się on w starożytnych mitach Sinnoh. Tak jest, czyli kolejny wyjątkowy Pokémon jest nasz. I teraz kiedy mamy Dialgę, dobra, portal właśnie znika, gdy złapiemy tego Pokémona. No i gdy jeszcze skompletujemy do zestawu Palkię, to będziemy mogli złapać jeszcze pewnego legendarnego Pokémona. Ale to za moment. Na początek tak, wróćmy się do centrum Pokémon, gdzie się troszeczkę podleczymy. Jeszcze przydałoby się kupić tych ultraboli troszeczkę. Czy jest Pokémon Mart na tej wyspie? Powinien być. Dobra, te legendarne trio już nam nie będzie do niczego potrzebne. Odeślałem je do boksów. I coś jeszcze na wymianę fajnie było przygotować. Jaki withdrawal. Wróć. Organize, zawsze na tą trzecią opcję jestem przyzwyczajony. Dobra, więc mamy Dialga. Dobra, najpierw odstawimy tą trójkę. Dobra, i Azelf, a wezmę sobie Dialgę do drużyny. Do tego mogę sobie dodać jeszcze jakiegoś Pokemona. Może być to na przykład... a niech będzie Ikrobat, no i coś, co oddam na wymianę. Jak na przykład nadwyżkowy Rod. Dobra, do Pokemona zawsze na wymianę dobrze mieć. Dobra, no i teraz jeszcze rzućmy może okiem na naszą Dialgę. Tak więc kolejny legendarny Pokemon, stalowo-smoczy. Tak więc Dialga. Mam mi dość presję jak większość legendarnych Pokémonów, czyli podwaja zwrócić się przeciwnikowi. Pokémon bardzo dobry w spec-ataku, jak widzimy, mamy też naturę obojętną, atak z defense równy. No i znowu ataków właśnie mamy tutaj Aura Sphere, który nigdy nie poduje, atak walczący, Iron Tail, czyli fizyczny atak może obniżyć defense, chociaż rzadko raczej trafia. Roar of Time, to jest właśnie taki smoczy Hyper Beam, który zna w zasadzie tylko Dialga i jeszcze jeden Pokémon, z tego co pamiętam, go też może poznać, a mowa tutaj o, chyba o Arceusie, on chyba też mógł go poznać. No i jeszcze mamy Flash Cannon, czyli atak stalowy specjalny, może być Spec Def. Dobra, i teraz tak, będę musiał sobie ogarnąć właśnie Palkię. Palkię w sumie nie musi być to koniecznie z gry Pokémon Omega Ruby, ale w moim przypadku akurat będzie. Tak więc tak, szukajmy drugiego gracza. Jest i mój drugi zapis na mojej drugiej konsoli, tak więc zaproponujmy wymianę. Zapiszmy grę, no i zobaczmy, co z tego będzie. Szukajmy kolejnego, czy zdobądźmy właśnie drugiego Pokemona potrzebnego nam do złapania kolejnej legendy, właśnie Palki. Oczywiście to nie jest jedyny taki, że tak powiem, myk na niektóre legendarne Pokemony. Zresztą w kilku przypadkach musimy mieć właśnie dwie te legendy, aby móc złapać trzecią. Także... tak jest w przypadku Sinnoh, tak jest w przypadku legend Zunowy, Reshiram, Zekrom i tak dalej. Już trochę spoileruję, jakie są legendy, ale no myślę, że już większość i tak po prostu wie. Tak więc już na moim Omega Ruby szukam Palki. Dobra, i jest i Palkia w pięknym netballu. W zamian daje Ralca. Nie ma to jak fair trade, jak to się określa. Dobra, tak więc wysyłam Ralca za Palkię. I zobaczymy, co tego będzie. Dobra, więc Palkia jest już u nas. No i na razie jeśli chodzi o wymiany, tyle. Dobra, tak więc... wychodzimy. No, na Omega Ruby też.
Okej, czy chcemy robić coś jeszcze? Nie. Tak więc wyłączamy się na jednej konsoli. Dobra, to też możemy włączyć Wi-Fi. No i teraz, kiedy mam już też i Palkię, to już może przy okazji rzućmy sobie okiem na tego Pokemona i sobie coś o nim powiedzmy. Więc z kolei Palkię, jest to Pokemon wodno-smocz, jest to właśnie też ekskluzywna legenda dla regionu Sino właśnie. Jest to Pokemon, który kontroluje przestrzeń, tak? Dialga czas, a Palkia przestrzeń. Tak, twórcy poszli o krok dalej, wcześniej była kontrola lądu, kontrola wody, tak teraz tu właśnie czasu i przestrzeni. No i właśnie Palkia zna taki ruch jak Earth Power, a tak ziemny, specjalny, może być Spec Defesh, aura Special Rent. Jest to ekskluzywna tak właśnie dla Palki, który właśnie często trafia krytycznie. No i jest to atak smoczy o niemałej sile, aż 100, no i Hydro Pompa, w końcu Pokemon wodny. Dobra, w sumie to jeszcze możemy zerknąć, co jeszcze Pokédex powie na temat Palki. Skoro patrzyliśmy już na Dialgę, to czemu nie zerknąć na Palkię? Tak więc i Palkia, lecimy na region Sino. Sino, tu mamy Johto. Jest i Palkia numer 484, więc jest to Spartial Pokémon, cokolwiek to znaczy. W każdym razie ten Pokémon ma umiejętność do rozszerzania bądź kontroli przestrzeni. Także jest opisywany w mitologiach Sino. Nie ma tak bogatych informacji opis. Dobra, ale wszystko co najpotrzebniejsze chyba w nim już zawarte było. Dobra, więc zapiszmy na szybkości jeszcze grę. Tak nim zaczniemy cokolwiek łapać. No i teraz użyjmy znów naszego fletu, aby znów się wbić w przestworza na Latiosie i znów spróbować złapać kolejnego Pokemona. Jak zwykle zapomniałem kupić Ultra Boli, jak to mam w zwyczaju. No i tak, teraz tu pojawia się znowu dziura, która widniała tu wcześniej. Tak, nie wiem czy właśnie tutaj jest w tym Pokémon Marcie, znaczy czy jest w ogóle Pokémon Mart w Dewford? Chyba tak, ale dobra, już polećmy na wszelki wypadek do Petalburg na Latiasie. Na Latias szybko się lata, tak więc myślę, że to nie będzie jakiś kłopot zwrócić się stąd. Dobra, tu przynajmniej wiadomo gdzie jest Pokémon Mart. Kupię sobie jeszcze troszkę tych Ultra Boli, bo bez tego ani rusz. Także witam, wybacz sprzedawco, że z tej strony, ale potrzeba mi Ultra Boli. Dobra, i premier w bonusie, fajnie. No to teraz już z zapasem, myślę, w odpowiednim, możemy ruszać na podbój przestworzy, na podbój czasu i przestrzeni z Palkią i Dialgą i poszukiwania kolejnych wyjątkowych Pokemonów, w zasadzie jednego, który kryć się będzie nad szczeliną... w szczelinie nad Dewford. Tak więc, pędźmy! Tak więc, tak, znów tutaj coś wykrywa się i jakiś... tak się rozciąga tutaj jakaś szczelina, czy chcemy do niej wlecieć? Tak! No i teraz napada nas kolejny wyjątkowy, legendarny Pokémon, również Sino. Mamy ekskluzywną muzyczkę z Pokémon Platinum i oto jest Giratina. Tak, to jest trzecia legenda Sino. Pokémon typu Smog Duch. Jako, że to jest Pokémon Smog, to może i spróbujmy go sparaliżować naszym Dragon Breathem. Zobaczmy jak to zadziała. Zdziałało całkiem nieźle. I Shadow Claw. Może troszkę zaboleć. No dobra, to z naszej strony jeszcze raz leci Dragon Breath. Może się nam uda sparaliżować Giratinę. I... jest! Udało się, dobra. W sumie teraz bardzo czym nie mam już osłabić Giratiny. Ale czy mamy taką potrzebę? Chyba niekoniecznie, ma już dość mało HP. Co prawda tutaj się Armado nie przyda, bo to jest jednak Pokémon Duch, więc mój Force Swipe i tak na nim nie zadziała. Ale dobra, próbujemy Giratinę łapać. Pierwszy Ultra Ball. Szybko się uporaliśmy z osłabieniem tego Pokémona. Ale czy szybko go złapiemy, to raczej dość wątpliwe. Hex w naszą stronę, atak, który jest dwa razy silniejszy, jeżeli Pokémon jakiś stan na sobie. Mój nie ma. Dobra, kolejny raz. Ultra Ball. Dobra, raz, dwa, trzy... Siedzi! Prawda, bo ja myślałem, że trochę dłużej mi zajmie łapanie tych Pokemonów. A uwinęliśmy się w zaledwie 15 minut. Dobra, więc Altaria zdała poziom 65. No i w ten oto sposób też zgarniamy kolejnego wyjątkowego legendarnego Pokemona, jakim jest właśnie Giratina. W każdym razie ten Pokémon został ukarany przez swoją brutalność, został
został uwięziony w dawnym świecie zwanym, znanym jako Distortion World, czy jakby takim odwróconym, innym świecie. Dobra, tu mamy właśnie Altered Form. Giratina może mieć różne formy, czy różne, aż dwie. W zależności od tego, czy trzyma pewien przedmiot, czy nie. Dobra, także Giratina zostaje przesłany do boksu 8. Okej, okay, to tyle co na Dewford. Tak więc, lądujmy! Lądujmy i rzucił okiem naszego nowego Pokemona i znów powrzucajmy Pokemony z naszej, no w zasadzie może nie do końca takiej naszej drużyny, z mojej emeraldowej drużyny. Dobra, czyli tak, znowu withdraw, wróć. Organize boxes, tak jest. No i teraz ułóżmy Pokemony tak jak mają być, czyli Dalga, Palkia i Giratina. Także rzućmy sobie okiem na właśnie Giratinę. Jak każdy z tej trójki ma on atak oczywiście Aura Sphere. Do tego jeszcze ataki typu Duch, w sumie aż 3. Shadow Claw, który często trafia krytycznie. Shadow Force, której Pokémon znika w pierwszej turze, a później jest w stanie uderzyć przeciwnika nawet mimo tego, że użyje Protect. Także jest ciekawy atak, bo jakby uderza od tyłu, tak można by to określić. No i dodatkowo jeszcze mamy Hex, który jest dwa razy mocniejszy, jeżeli przeciwnik jest no na przykład sparaliżowany, poparzony i tak dalej. Dlatego tutaj widzimy, że w statystykach mamy wysoki defense, no i w sumie spec defense. To jest defensywny Pokémon, jak widać. Dobra, no to tyle, co można powiedzieć o Giratinie. I tak jak wspomniałem, Giratinie też można zmienić formę, dając właśnie temu Pokémonowi przedmiot, który prawdopodobnie gdzieś mam. Dobra. A tym przedmiotem jest Adamant Orb, to nie. A to nie wiem, czy go mam. Nie, chyba jednak nie mam. Dobra, no to w takim razie, jak go zdobędę, to wam pokażę, jak to działa. Natomiast, cóż, jeśli chodzi o poksy tutaj, to będzie już wszystko. No to w sumie, skorzystając z tego, że jeszcze mamy troszkę czasu, to pokażę wam, co ciekawego możemy zrobić, kiedy mamy Pokémony sprowadzone aż z trzeciej generacji. W sensie z Pokémon Ruby, Sapphire bądź Emerald. Kiedy polecimy do Lyrical City i tam spotkamy się z jakby reżyserem gry, to dostaniemy od niego coś ciekawego. Tak więc zagadajmy do niego. On będzie oczywiście w hotelu, to chyba było tu. Tak jest. No i kiedy przejdziemy tak tutaj. Tak jest, tu właśnie mamy całą ekipę pracującą nad grą. I ten gościu chyba, od tego co pamiętam, jest gameplaner, to nie. Nas interesuje reżyser. Dobra, to też chyba nie tu. Więc wygląda na to, że któryś z tych tutaj gości jest reżyserem. Jestem programistą, okej. Okay. A z kolei ten jest... Ups, cóż on tutaj gada? Ha, ty jest reżyser, okej. Okay. Jestem reżyserem gry, pozwól rzucę okiem na twój Pokédex. Co? Teraz co tu ma być? Ta Altaria! Wow, przebyła naprawdę długą podróż, aby się tu dostać, czyż nie? Musisz naprawdę bardzo dbać o tą Altarię, co? No cóż, mam... Naprawdę, musiałeś będzie wiązać! Przepotężna więź! Także to pozwól, że ci to wynagrodzę. Tak więc dostajemy taki oto dyplom! Tak jest, właśnie, taki certyfikat dla Terra, który tak... cóż za miłość dla Altarii, właśnie sprowadzonej z trzeciej generacji, dokładnie z Pokémon Emerald, z gry na Game Boy Advance. Dokładnie. Tak więc właśnie, jeżeli macie takiego Pokémona, to możecie dostać ten oto wyjątkowy dyplom. Także wysłałem ten certyfikat do twojego sekretnego komputera. A także możesz go powiesić w sekretnej bazie i mamy Time Travel Award. Właśnie, to możemy... użyć tego w sekretnej bazie. Okej, okay, tak więc taki drobny smaczek w grze. No i cóż, myślę, że w dzisiejszym odcinku to już będzie, moi drodzy, wszystko, ponieważ bardzo łatwo poszło mi ze złapaniem tych tutaj Pokemonów. Miejmy nadzieję, że w kolejnych filmach pójdzie nam równie to sprawnie. Tak więc zapraszam was na kolejny film z serii. Tymczasem ja z wami się żegnam i do usłyszenia. To cześć!